25 stycznia na Oświęcimskim Lodowisku przy ulicy Chemików rozegrano mecz 31. kolejki Polskiej Ligi Hokeja. Rywalem miejscowej Unii był zespół z Krynicy. Meczem tym zaingurował swoją pracę czeski szkoleniowiec Karel Suchanek. Jest to już jego druga przygoda z zespołem Unii. Wcześniej zdobył on już z tym klubem 3 tytuły Mistrza Polski. Oświęcimianie zaczęli z impetem, już w drugiej minucie zdobyli bramkę na 1-0. Łukasz Żicha otrzymał podanie od Walusiaka i ładnym strzałem umieścił krążek w bramce. Potem drużyna Aksamu nie potrafiła już znaleźć sposobu na bramkarza gości i pierwsza tercja zakończyła się wynikiem 1-0. Druga tercja okazała się najskuteczniejsza w wydaniu gospodarzy. W 23 minucie wynik podwyższył wychowanek Unii Wojciech Wojtarowicz. 25 minuta to już 3-0. Gola zdobywa obrońca Mirosław Zatko. Kolejna bramka to indywidualna akcja napastnika białoniebieskich Mariusza Jakubika, której finałem było oddanie strzału w krótki róg i zmiana wyniku na 4-0. Kryniczanie prezentowali się blado na oświęcimskiej tafli i razem z naprzodem Janów są kandydatem do gry o utrzymanie w ekstraklasie. Trzeba zaznaczyć, że Unia z kolei jako pretendent do medalu nie błyszczała na ich tle. Pomimo tego w 35 minucie Robert Krajci, słowacki stranieri, podwyższa na 5-0. Trzecia tercja po obfitej w gole drugiej ilością trafień nie okrasiła tego spotkania. 4 minuty przed końcem Wojciech Stachura ustalił wynik meczu na 6-0 i tym samym trener Suchanek pracę z oświęcimskim klubem zaczął od łatwego zwycięstwa. Przed Unią w tym tygodniu wydaje się, że dwa kluczowe mecze mające ustalić układ tabeli przed play-off. W piątek Unia udaje się do Krakowa, a w niedzielę w Oświęcimiu klasyk z GKS-em Tychy. Powrócił Pan po latach do Oświęcimia, wspomnienia czy mistrzostwa. Jak Pan czuje się w mieście, gdzie spędził Pan parę lat kiedyś? Tak, ja jestem cały czas spokojny. Ja myślę w Oświęcimiu, a już jestem pracował w Trzyńcu, tak jesteśmy tu jeździli na sparingi, a ja myślę, że tych 6 lat jsem pozoroval na tu družinu, jak grajo, a nebylo mi lehko, když vlastně družina hrála první ligu a já jsem spokojený, že se avancovali a že tu jsou bardzo dobří závodníci a uvidíme, co z toho zrobíme. Dzisiaj mecz z Krynicą, taký słabší rival troszeczkę před panem Krakowia i Tychy pod koniec tygodnia. Jak ocenia pan stan drużyny před tymi ważnymi meczami? Tak, jak oceniam. Ja myślę, że nam brakowało dużo do gry. Hlavně w pierwszej tercji jsme mieli problemy z takim podaniem, z přihrávkami vlastně. A myslím, že dużo gry jsme hrali po rogach a nestřelali jsme. Musíme se nastavit do těch dvou mečů a musíme změnit styl gry. Jest pan tutaj niedawno, trener Spisak był oceniany, że tam taktycznie źle troszeczkę drużynę ustawiał. Czy ma pan jakieś pomysły, które pan się może podzielić? Wiadomo, nie jakieś tajemnice, ale jak pan by widział drużynę? Zarzuty były tego typu, że drużyna gra bardzo dużo podaniami, za mało strzałów. Czy pan ma jakąś myśl taką, która ma odnowić ten zespół? Nie mało treningu na to. Ja musimy popracować, musimy robić zmiany, można w zestawie. Także brakowało mi dużo do tej gry, do spokojności. Z wynikiem jesteśmy dzisiaj spokojni, ale z grą, ja myślę, że musimy popracować w treningu, zmienić ustawienie obrońców. A ja myślę, że jeszcze pro mnie mało czasu, aby zhodnotil całą tą drużynę, jo, a zmienić system, no, sposób gry. Ja myślę, że byłem pracować tak, aby byli przygotowani do play-offu. A w niedzielę mecz właśnie z tym głównym rywalem, z Tychami do drugiego miejsca. Piątek wyjazd do Krakowa. Ale czy ustawi pan bojowo drużynę, czy bardziej na obronę wyniku w Krakowie? Tak. Krakowia lider, najpoważniejszy kandydat do mistrzostwa w tej chwili. Tak, wiemy, że mają mocną drużynę. Ja myślę, że pierwszy formacja Laszkiewiczu to jest siła w polskiej lidze. A musimy się nastawić tak, abyśmy w Krakowie zrobili punkty. Mówi się, że Oświęcim ma najlepszą dwójkę bramkarzy. Zdążył pan już zauważyć, jak pan może ocenić nasz dublet Witek Zborowski? Tak, jest to widno i w treningu. Ja myślę, że jest to oba wyrównana dwójka. Dzisiaj właśnie nastąpił do meczu Witek, a w piątek był bronić Zborowski. Tak jsme ustawili na treningu a ja myślę, że
dzieje. Z bramkarzem jestem spokojny. Na tyle, co pan zdążył ocenić kadra Oświęcimia, czyli ilość obrońców, poziom napastników. Czy jest to dla pana zadowalająca liczba zawodników i poziom, jaki reprezentują, żeby mógł pan powalczyć o najwyższe cele w tym sezonie? Przyjęliśmy bardzo septa na takie właśnie zadanie. Ja myślę, że ta drużyna, zwykam, są bardzo dobrzy zawodnicy, ale musimy zmienić styl gry. Tak myślimy, także a ocenia te jakie pan mankamenty zauważył w naszej drużynie teraz, na tą chwilę, przez ten krótki czas? Jakie braki, jakie mankamenty? Co trzeba zmienić w pierwszej kolejności? Tak, ja bym dla siebie, ja myślę, że to nie dla dziennikarzy, także niech to dla siebie, a musimy pracować w treningu. Dziękuję serdecznie, witamy w Oświęcimiu. Dziękuję.